Proszę bardzo, pani kierowniko, przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu części działek nr 599 i nr 137/13 położonych we Władysławowie przy ulicy Sztejera. W paragrafie pierwszym Rada Miejska Władysławowa wyraża zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działek stanowiących własność gminy Władysławowo nr 599 i nr 137/13. Działki położone są w obrębie czwartym Władysławowo. Łączna powierzchnia dzierżawy 57 metrów kwadratowych. Działki położone we Władysławowie przy ulicy Sztejera. Dzierżawa na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku z przeznaczeniem na zieleń na rzecz osoby fizycznej. I paragraf drugi. Uchwała, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Władysławowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawa była omówiona na ostatnich komisjach łączonych 23 stycznia i uzyskała akceptację wszystkich komisji. Zgadza się, wcześniej na komisji gospodarczej również uzyskała pozytywną opinię. Czy są pytania? Nie widzę, wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 12. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Numer uchwały 4/29/2015. Dziękuję pani bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu tych nowych uchwał, które wprowadziliśmy dzisiaj do porządku i proszę pana kierownika Kamila Pach o przedstawienie sprawy nieuwzględnienia wezwania, to co na komisjach żeśmy z państwem omawiali. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia wezwania do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionego przez Sylwię, i tutaj państwo macie błąd literowy, powinno być Witczak i Krzysztofa Witczak, tak? I tak w następnie w treści tak samo będzie. Podstawa prawna z artykułu 101 wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miejska Władysławowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnia się wezwania z dnia 5 grudnia 2014 roku do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014 roku o numerze 53/504/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolu WZ1 dla obszaru między drogą Chłopowską, ulicą Sucharskiego, Aleją Żeromskiego, ulicą Błękitnej Armii oraz terenami kolejowymi od strony wschodniej położonego w miejscowości Władysławowo wniesionego przez Sylwię Witczak i Krzysztofa Witczak reprezentowanych przez adwokata Pawła Gronek. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława do poinformowania wnioskodawcy o stanowisku Rady Miejskiej i przekazania kopii przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. I państwo dyskutowaliście, tak, w oparciu tak, o stanowisko referatu na podstawie tutaj pisma złożonego do Rady Miasta. Zostało to uznane, że jest to jakby forma wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzedzająca skargę do sądu administracyjnego. Myślę, że szczegółowo nie będziemy tego tutaj ponownie analizowali. Wyjaśnienie pana było czytane, zaakceptowane również i zaopiniowane przez radcę prawnego. Państwo to znacie. Czy są pytania? Dziękuję. Wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Numer uchwały 4/30/2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I proszę pana kierownika Wojtka Domnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, chciałbym przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62/620/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2014 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się co następuje.
Uchwałę nr 62 łamane na 620 łamane na 2014 z dnia 31 października 2014 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zwaną dalej uchwałą, zmienia się w ten sposób, że paragraf drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł za metr sześcienny zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Punkt drugi. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustępie pierwszym, w wysokości 6 zł za metr sześcienny zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie. W przedmiotowej uchwale dotychczasowe brzmienie paragrafu drugiego ustęp pierwszy zostało zmienione poprzez wykreślenie w pierwszym zdaniu słowa niższą. Dotychczasowe brzmienie ustępu drugiego zostało również zmienione poprzez dopisanie w pierwszym zdaniu słowo wyższą. Tak jak już przeczytałem te dwa akapity. Konieczność wprowadzenia powyższych zmian wynika z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ogłoszonej w dniu 17 stycznia 2015, a wprowadzającej m.in. zmianę w artykule 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez dodanie ustępu 2a i zmianę zapisów w ustępie trzecim, które to zmiany powodują, że obecnie stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny jest stawką podstawową, a stawka opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych ma być stawką opłaty wyższą do tej podstawowej. Dotychczas było odwrotnie. Przepisy ustępu 2a określają maksymalne wysokości stawki opłaty, jaką można ustalić za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku metody opartej o zużycie wody maksymalna stawka opłaty to 9 zł za metr sześcienny wody. W metodzie ustalonej dla gminy Władysławowo obecna stawka opłaty to 3 zł za metr sześcienny wody dla odpadów zbieranych selektywnie. Ustęp trzeci określa, że maksymalna wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów nie może przekroczyć dwukrotności wysokości maksymalnej stawki opłaty określonej w ustępie 2a. Czyli w przypadku metody opartej o zużycie wody maksymalna stawka opłaty to 18 zł za metr sześcienny wody. W metodzie ustalonej dla gminy Władysławowo obecna stawka opłaty za odpady niesegregowane to 6 zł za metr sześcienny wody. Wysokość stawek opłat uchwalonych przez Radę Miejską Władysławowa uchwałą nr 62 łamane na 620 łamane 2014 jest zgodna z przepisami określonymi w ustępie 2a i ustępie trzecim. Tryb wejścia w życie przedmiotowej uchwały skrócony do 7 dni jest zgodny z przepisami prawa, w tym z artykułem 4 ustęp 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który stanowi, że w uzasadnionych przypadkach akty mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni. W przypadku przedmiotowej uchwały taki przypadek zachodzi ze względu na konieczność zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To dzisiaj wprowadzona uchwała. Tej nie omawialiśmy, ale taka konieczność. Proszę bardzo, zwróćmy pytania. Zostało to wyjaśnione, tak? Nie ma, wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Numer uchwały 4 łamane przez 31 łamane przez 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejnym punktem jest prezentacja dotycząca podsumowania wdrażania strategii z lat 2007-2013 oraz prezentacja założeń lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 i proszę pana prezesa Zbigniewa Chmaruk o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, szanowni goście. Będziemy mówili o pieniądzach. Przynosimy państwu pieniądze. Ci państwo, którzy znają Północno-Kaszubską Lokalną Grupę Rybacką, wiedzą, kim jesteśmy, zresztą wykorzystujemy państwa bardzo dobrą wolę, bo nasza siedziba znajduje się w tym budynku, w ratuszu wacławskim, byłym ogrodzie zimowym, a dzięki państwu dobrej woli budujemy niedaleko obiekt, o którym zaraz będę mówił.
Dla Państwa, którzy nas nie znają, chcę powiedzieć o tym, skąd przyszliśmy, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić. Ja na początku chciałem podziękować Panu Przewodniczącemu za możliwość przedstawienia dzisiaj stowarzyszenia o nazwie Północna Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka Państwa Radnym, ponieważ gmina Warsłowo jest członkiem założyciela naszego stowarzyszenia. Skąd się wzięliśmy? Państwo doskonale widzą, co za oknem od strony mojej po prawej stronie, port rybacki i rybołówstwo, które kiedyś było kwitnącym, a dzisiaj przeżywa poważny problem. Szkuner, który w latach słusznych zatrudnia około 3 tysięcy ludzi, dzisiaj ma 250 osób. Flota polska została w ostatnim okresie skasowana w 60%. I Unia Europejska, żeby przekazała pieniądze, żeby te obszary, zależne od rybactwa, których działalność gospodarcza, czyli i rybołówstwo i przetwórstwo rybne, nie podupadało gospodarczo, te obszary, stworzyła program polski operacyjny, program operacyjny Ryby 2007-2013, który przekazywał środki finansowe na zrównoważony rozwój tych obszarów. Obszar, który miał te środki wykorzystywać, miał być spójny, powyżej dwóch gmin. My działamy na terenie całego powiatu pruskiego i gminy wiejskie Wejherowo. Miał posiadać rybackość, czyli to sedno tego programu, rybackość. Miał również łączyć trzy żywioły, można powiedzieć, sektory. Sektor publiczny, czyli gminy i starostwo. Sektor społeczny, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne. No i wszystkich nas łącznie, czyli podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego i ci wszyscy, którzy chcieli rozwijać wspólnie z stowarzyszeniem nasz obszar. I tak się nam udało. Proszę Państwa, zostało w 2009 roku założone w tym pomieszczeniu, w tej sali Rady stowarzyszenie. Prawie 70-80 członków założycieli, dzisiaj mam około 130 członków. Udało się stworzyć organizację, która połączyła jako jedyna organizacja na tej ziemi puckiej, w którym są wszyscy burmistrzowie, wójtowie, są rybacy swoimi problemami i jest społeczeństwo, które też chce rozwijać ten obszar. Warunkiem wykorzystania tych środków unijnych było stworzenie strategii rozwoju, obszarów rybackich. Podstawowym dokument każdych finansowych środków unijnych jest strategia, w którym kierunku chcesz rozwijać. I taką strategię stworzyliśmy wspólnie z Państwem i taką strategię złożyliśmy na konkurs Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i taką strategię wygraliśmy ten konkurs na 100 możliwych punktów, otrzymaliśmy 100 punktów. Za tym się wiążą dalsze środki, czyli pieniądze. Mając największą rybackość w Polsce, obszar około 100 tysięcy mieszkańców, uzyskaliśmy, proszę Państwa, możliwość dotowania z pieniędzy Unii Europejskiej programu Ryby 713 prawie 16,5 miliona euro. I dzisiaj stoję przed Państwem w imieniu zarządu, chcę dać Państwu sprawozdanie, jak te środki zostały wykorzystane. Bardzo ważne, 70 milionów złotych prawie, na obszar prawie 100 tysięcy mieszkańców, z pewnym zasadą zrealizowania tych środków. Te środki zgodnie z przepisami musieliśmy poszufladkować. Część środków poszła oczywiście na obsługę tego programu i aktywizację naszych mieszkańców. Część poszła na wymianę regionalną, międzynarodową, o tym zaraz chwilę powiem. Część poszła na obsługę programów, konkretnie projektów państwa, które zostały złożone na ogłoszone przez nasz konkurs. Za chwilę pan dyrektor biura Daniel Lesnał przedstawi Państwu w formie graficznej te materiały, ale ja powiem, proszę Państwa, udało się nam zaktywizować naszą społeczeństwo. Ta słynna rybka, która tutaj Państwo widzicie, jest naszym symbolem. A zawsze mówiłem, ta rybka, gruba rybka, to są nasze pieniądze, a ten uśmiech, to jest uśmiech beneficjenta. Bo rzeczywiście 62 miliony złotych na obszar dało efekt taki, że złożono przeszło 600 projektów,
o sumie, które pan dyrektor teraz powie. O, niestety nie mogliśmy tyle tych środków przekazać. O tym zaraz pan dyrektor wspomni. Oprócz konkursu, który ogłaszaliśmy, również aktywizację prowadziliśmy na naszym obszarze. Naszymi członkami są rybacy, którzy przychodzą oczywiście poważny problem. I stąd mogliśmy pojechać z naszymi rybakami, członkami naszego stowarzyszenia po Morzu Bałtyckim, po państwach Morza Bałtyckiego. Zobaczyć, jak rozwijają, czy jak wykorzystują te środki również na obszarze zależnym od rybactwa i jak oni to robią. Byliśmy w Estonii, w Finlandii, w Niemczech, w Bułgarii. Bułgaria nas zaprosiła też, Bułgarzy do nas przyjechali. Wczoraj byli u nas rybacy młodzi z Łotwy. Wymieniamy swoje poglądy. Działamy również wspomagając rybaków w problemach, które dotyczą ich. Czujemy problem ich walki z fokami. Trudno, taka wygląda problem rybaka. Dzisiaj bardzo poważny problem. Ssak, który się rozwija w Bałtyku, jest rzeczywiście konkurentem rybaka. Działamy również na obszarze Natura 2000 Zatoki Puckiej, wspomagając rybaków w przyszłych, ewentualnych ograniczeniach połowowych dla Zatoki Puckiej. Państwo czytacie gazety, widzicie, co się dzieje. Ograniczenia połowowe, które mogą powodować rzeczywiście zanik rybołówstwa łodziowego, tego, co tutaj na tym terenie istnieje. Oprócz tego działamy również w promocji tego regionu. Prowadzimy również konkursy, czy plenery fotograficzne, rzeźbiarskie, plenery malarskie. I dzisiaj chciałem panu przewodniczącemu przekazać trochę materiału z naszej aktywności również poza tworzeniem konkursów. Szanowni Państwo, takim materiałem jest. Również z zalewem, z lokalną grupą rybacką, w Zalewie Szczecińskim, podobno jak my, stworzyliśmy w 2020 roku taką konferencję dotyczącą pozytywnych wzorców zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich. Bardzo ważna rzecz, gdzie oprócz turyści, oprócz naszych pięknych plaż i przyrody, też muszą oglądać piękne budowle, budynki, które nie przeszkadzają w korzystaniu z tych terenów. Naszym takim materiałem również jest kalendarz, który stworzyliśmy, który jest, na tym zdjęciach są również i projekty, które Państwo znacie ten obszar, tak, którymi się chwalimy, ponieważ są współfinansowane ze środków Północno-Koszulskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Również tutaj są efekty naszego pleneru zdjęciowego, fotograficznego. No i rzeczywiście stworzyliśmy materiał socjologiczny obszaru, na którym działamy, wespół z Lokalną Grupą Rybacką z Kaszub, mówiącą o sytuacji rybackości, można powiedzieć, przedtem, dzisiaj, jak to wygląda z pozycji socjologa. Chciałem przekazać te materiały panu przewodniczącemu. Pan dyrektor Daniel Lesnau przedstawił Państwu taki materiał. To jest przewodnik rozwój Północnych Kaszub w latach 2011-2014. No my działamy 2007-2013, to jest program operacyjny, ale zgodnie z zasadami Unii Europejskiej dodaje się 2 lata na rozliczenie tego programu. Ten program w tym roku musi być zakończony do końca czerwca tego roku. W tym materiale przedstawiamy się pokrótce, jak wyglądamy, skąd środki wzięliśmy, jakie dysponowaliśmy i przykłady niektórych zrealizowanych już projektów na naszym obszarze. W naszym obszarze jest ich sporo, jeszcze są realizowane, które jeszcze są nieumiejscowione. No mówię, koniec czerwca tego roku, zakończenie programu. Ja chciałem jeszcze raz podziękować Państwu za umożliwienie nam zbudowania tego obiektu na dole, który tutaj po prawej stronie mojej jest, czyli Centrum Edukacji Rybackości naszego obszaru. Taka padł pomysł, żeby w północnej części Polski 8 lokalnych grup rybackich, tak zresztą takich grup rybackich w Polsce jest 48, w pomorskim jest 8, a w pasie północnym stworzyć w obszarach, gdzie rybackość bardzo znacznie
odbija się na życiu mieszkańców centra edukacji i promocji tego obszaru. My mając, Państwa, ostatnia statystyka, przeszło 800 rybaków na obszarze, na którym działamy, którzy złowili 50 tysięcy ton ryb. Oprócz tego mamy kilkadziesięciu rybaków, hodowców ryb, którzy wyprodukowali w okresie roku prawie 360 ton pstrąga. Do tego mamy 18 przetwórni. Można powiedzieć, że jesteśmy największym obszarem rybackim pod względem oddziaływania rybaków na dany obszar. Największy w Polsce, a może i w Europie. Patrząc na kwotę, którą dostaliśmy w poprzednim rozdaniu, no tak można sobie to przybliżyć. Dzisiaj, proszę Państwa, stajemy przed Państwem z możliwością uzyskania w rozdaniu unijnym 2014-2020 też pieniędzy, też kasy, też niemałej. Ale jeden warunek. Musimy z Państwem zbudować ponowną strategię naszego obszaru, rozwoju obszaru. Pan dyrektor rozdał Państwu ankiety, za chwilę o tym powie. Jeżeli ma być, a jesteśmy na pewno obywatelstwem, społeczeństwem obywatelskim, czyli takim społeczeństwem, które samo decyduje, co chce robić. Zresztą to są też wytyczne Unii Europejskiej mówiące o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. To bez Państwa pomocy strategia nie będzie miała żadnej wartości. Nie będzie miała żadnej wartości, ponieważ Państwo potem, czy gminy, czy Państwo, którzy tu chcą coś zrobić, będą się na tą strategię powoływać. Jeżeli ona będzie sztuczna, tworzona gdzieś w Warszawie, nie będzie prawdziwa i to, co zrobimy, nie będziemy mogli zrealizować. Stoi przed nami szansa uzyskania ostatnich dużych pieniędzy pomocowych z Unii Europejskiej. I z takim wyzwaniem, że pieniądze są, tylko trzeba je w jakiś sposób znaleźć, stoję dzisiaj przed Państwem. Chciałbym życzyć sobie, żeby te środki zostały wykorzystane, te, które są możliwe. Chcemy zaproponować Państwu budowę strategii wielofunduszowej, nie tylko rybackiej, ale również związanej z programem operacyjnym rozwoju rolnictwa, z pieniędzy marszałkowskich, programu, który marszałek posiada, czy Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym za chwilę Pan powie, Pan Dyrektor. Życzę sobie, żebyśmy rzeczywiście wspólnie taką strategię zbudowali. Mamy dzisiaj zgodę wszystkich wójtów, burmistrzów ziemi puckiej, żeby z nimi na tym obszarze tą strategię budować. Dziękuję za uwagę. Oddaję panu głos, panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo. Już zostałem przedstawiony jeszcze raz, panie Daniel Lesnow, dyrektor biura Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Moja prezentacja, proszę Państwa, będzie podzielona jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest podsumowanie to, co Państwo macie na zdjęciach, może troszeczkę rozszerzone. Druga część dotyczy założeń do nowej strategii, która jest troszeczkę inna, bardziej skomplikowana i trudniejsza we wdrażaniu tak naprawdę. Proszę Państwa, tak jak prezes powiedział, program, który wdrażaliśmy, to były 2007-2013, natomiast opóźnienia we wdrażaniu spowodowały, że tak naprawdę środki, pierwsze konkursy ogłosiliśmy w 2011 roku, czyli te dokładnie 62 878 zł 442 grosze trzeba było rozdysponować w ciągu 3 lat. Na początku były obawy, czy jesteśmy w stanie to zrobić, bo to był naprawdę duży budżet. Warto tutaj powiedzieć, że grupa Łotyszy, która była u nas wczoraj, jej budżet to był 1 000 000 euro. U nas było 16,5 miliona euro. Na początku wydawało się, że te pieniądze są duże i będzie problem. Okazało się, jak Państwu zaraz pokażę, że to nie był problem, że zainteresowanie było dużo większe. Ta strategia poprzednia, ona była tworzona podobnie jak to, co chcemy zrobić teraz, czyli oddolnie. Dużo spotkań z ludźmi, dużo ankiet, żeby trafić z tym podziałem pieniędzy, żeby później te pieniądze gdzieś nie zostały w tych szufladach, które sobie ustalimy. Były 4 szuflady z pieniędzmi, mówię tak potocznie, żeby tutaj nie czytać tych mądrych zdań. Pierwsza szuflada to była pieniądze na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszaru. Tutaj była największa pula pieniędzy, 33 miliony, z czego
samorządy miały do dyspozycji 20 milionów. Druga szuflada to były pieniądze dla rybaków, 12,5 miliona. Trzecia pieniądze dla przedsiębiorców na rozwój usług. Czwarta, ciesząca się najmniejszym zainteresowaniem i też najmniejszą alokacją, w skrócie ochrona środowiska. Proszę Państwa, przez te konkursy, które za nami, bo już zakończyliśmy wdrażanie, wpłynęło 605 wniosków, bardzo dużo. Żadna grupa w kraju nie miała takiej ilości wniosków do obsłużenia i beneficjenci po prostu nie byli tak aktywni. Najwięcej wpłynęło wniosków, jeżeli chodzi o sektor usług przedsiębiorców, i tutaj naprawdę wydaje mi się, że to dolne podejście, to, że to było wdrażane, ta strategia, te pieniądze unijne były wdrażane tak oddolnie, to spowodowało taki wysyp beneficjentów, bo proszę Państwa, jak się spojrzy na projekty, które składali przedsiębiorcy z województwa w latach tam 2004-2006 w ramach regionalnego programu pierwszego i programu 2007-2013 u marszałka, przedsiębiorcy z tego terenu niechętnie sięgali po pieniądze unijne. To naprawdę w sporze było takie działanie 3-4 mikroprzedsiębiorstwa, czyli w tym pierwszym projekcie, programie wdrażanym przez Polskę 2004-2006, to było może 12 projektów, które trafiły z całego tutaj powiatu puckiego. Okazało się jednak, że nie jest tak źle, że przedsiębiorcy, jeżeli przekonają się, że te pieniądze są realne do wzięcia, są aktywni, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o gminę Władysławowo, co zaraz pokażę. Podsumowanie konkursów z lat 2011-2014. No, pierwszy był ogłoszony w połowie 2011, ostatni w 2014, tak naprawdę 3 lata na to, żeby te pieniądze wydatkować. To jest 170 milionów, o taką dotację wystąpili beneficjenci, myśmy w ramach strategii mieli 62 miliony, czyli nie było problemu, byłoby 3 razy więcej pieniędzy, pieniądze by się rozeszły. Wniosków wpłynęło, proszę Państwa, 605. Jeszcze tutaj dopowiem, bo to na niebiesko, to są projekty, które zostały uznane przez komitet za zgodne ze strategią i mieszczące się w limicie punktowym. To był limit, który gdzieś tam w ramach takiej oceny punktowej, gdzie było 100 punktów do zdobycia, te projekty zostały ocenione na to minimum 50 punktów, czyli zostały wybrane do dofinansowania. Nie wszystko oczywiście były zrealizowane, bo one się nie mieściły w tym limicie środków, które były do dyspozycji. Tym niemniej 397 projektów zostało uznanych jako ciekawe, warte i zgodne ze strategią. 208 nie, zdaniem komitetu, jeszcze może powiem, komitet to były 22 osoby, 9 przedstawicieli samorządu, 13 przedstawicieli sektora rybackiego. To tutaj najwięcej do powiedzenia miały te gminy półwyspowe, Jastarnia, Hel, Władysławowo, gdzie miały największą liczbę osób oceniających. Tutaj pani wiceburmistrz była, pani Wiesia była członkiem komitetu, między innymi pan Michał Necel, prezes Zrzeszenia Rybaków, i to te osoby wybierały te projekty do realizacji. Proszę Państwa, następne slajdy już bezpośrednio dotyczą gmin, a tutaj szczególnie Władysławowo nam się jawi jako jako lider w aktywności. Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania wnioskodawcy, 159 osób zamieszkałych na terenie gminy Władysławowo złożyło wnioski, bardzo dużo. To jest 26% wniosków, które wpłynęły. Jeżeli chodzi o miejsce realizacji dofinansowania, tu jest jeszcze więcej, tylko że tutaj trzeba powiedzieć, że te niektóre projekty były realizowane przez osoby z zewnątrz na obszarze gminy, ale jednocześnie były takie projekty, które wykraczały poza jedną gminę. Projekty promocyjne na przykład były składane przez stowarzyszenia i one jakby w opisie były realizowane na terenie kilku gmin albo całego obszaru, i w tym wypadku to tutaj mamy też Władysławowo na pierwszym miejscu i 219 wniosków dotyczyło jakby miejsce realizacji projektu, to była gmina Władysławowo. Z podziałem na poszczególne środki, te szuflady, o których na wstępie, w ramach których były te pieniądze dysponowane. Gmina Władysławowo, jeżeli chodzi o środek pierwszy, projekty
dotyczące wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności obszaru, projekty niekomercyjne składane przez samorządy i przez organizacje pozarządowe, głównie no tutaj Władysławowo jest na drugim miejscu ex aequo z gminą Puck, jeżeli chodzi o aktywność, jeżeli chodzi o projekty rybackie składane przez rybaków, tutaj gmina Władysławowo zdecydowanie zostawiła, znaczy jak gmina, jako gmina, mieszkańcy z gminy zostawili daleko z tyłu pozostałych beneficjentów z innych miejscowości. Jeżeli chodzi o sektor usług, czyli przedsiębiorców, tak samo pierwsze miejsce, jeżeli można tak powiedzieć, gmina Władysławowo, to było 60 wniosków. I to ten środek czwarty, cieszący się najmniejszym zainteresowaniem, ochrona środowiska, trzy wnioski wpłynęły do grupy. Podsumowanie takie finansowe, może nie widać tego, to jest mała czcionka, to ja może tylko tą dolną część przeczytam. W pierwszej jest te wnioski, które zostały zarejestrowane, a w drugiej są te, które wybrano do realizacji. W środku pierwszym wybrano, czyli projekty, które były zgodne ze strategią i mieściły się w limicie punktowym. Z terenu, na terenie gminy Władysława 44 wnioski na kwotę 12 milionów 900 tysięcy. W środku drugim wybrano 51 wniosków na kwotę 8 milionów 400. W środku trzecim 80 wniosków na kwotę 12 600 i w środku czwartym jeden wniosek na 485 tysięcy. To nie znaczy, że te wszystkie projekty były realizowane, bo na przykład projekt z ochrony środowiska to był projekt gminy i z różnych przyczyn nie został zrealizowany. Przykładowe projekty Państwo macie, te projekty, które już są w takiej formule, że można pokazać zdjęcia w tej publikacji. Tak szybciutko, żeby tylko pokazać, ile tego było. No to jest bardzo duży projekt, tutaj dofinansowanie było 1,5 miliona, cała wartość inwestycji, jeżeli się nie mylę, to około 6 milionów. Inne projekty, tutaj w rogu może też nie widać, Błękitne Wakacje, to był projekt Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne, to był projekt obejmujący cały obszar, ale też gminę, projekt Fundacji Aleja Gwiazd Sportu, rewitalizacja skweru nad Zatoką Stowarzyszenia, projekt no też duży, przeszłomilionowy, projekty dla sektora rybackiego, to taki przykład firmy BMC. Firma BNC złożyła chyba dwa wnioski zostały zrealizowane. Kolejne projekty rybackie, zakup łodzi pan Marian Leszek-Wiśniewski, 349 tysięcy dofinansowania, Zrzeszenie Rybaków Morskich kupiło wagi najazdowe do centrum pierwszej sprzedaży, zarówno we Władysławowie, jak i w Helu, też projekt dofinansowany. Projekty dotyczące rozwoju usług na obszarze, to jest Centrum Rehabilitacji MESA, projekt dotyczył zakupu sprzętu do wspomagania leczenia chorób układu krążenia 168 tysięcy, Piotr Głębiowski 297 tysięcy, naprawdę, jeżeli chodzi o, tak jak było na tych wykresach, gmina Władysławowo, chyba mieszkańcy stowarzyszenia najbardziej skorzystały z tych pieniędzy w tym okresie, który za nami. Proszę Państwa, wszystkie projekty, gdzie udało nam się zmobilizować wnioskodawców do przesłania nam informacji, są na interaktywnej takiej mapie na naszej stronie. Kto jest zainteresowany, żeby sobie zobaczyć, co zostało zrobione z tych pieniędzy, jak wyglądają te projekty, może sobie pooglądać, poczytać o tych projektach. To było, proszę Państwa, jeżeli chodzi o podsumowanie, w skrócie tak naprawdę tego, co się zadziało, no tutaj te pieniądze, słupki najbardziej pokazują, ile było pracy, jakie są efekty. Teraz przystąpiliśmy już jakiś czas temu do tworzenia nowej strategii na lata 2014-2020. Troszeczkę rzeczy się pozmieniało, strategia jest wielofunduszowa, otworzyły się nowe furtki tak naprawdę. Znaczy furtka się otworzyła i dla gminy Władysławowo, i też dla miasta Puck, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, z którego do tej pory gmina była wyłączona. W tej chwili mogą z tego korzystać gminy miasta do 20 tysięcy. To też było jakby jednym z powodów do tego, żeby stworzyć wielofunduszową strategię.
która się będzie składała nie tylko z pieniędzy z programu rybackiego, ale też z pieniędzy z programu rolnego tak zwanego i troszeczkę z pieniędzy z programu regionalnego, tak zwanego pieniędzy od marszałka. Troszeczkę innej formule, ale za chwilę o tym powiem. Proszę Państwa, jeszcze taki slajd, list intencyjny może pokażę, żeby, bo no gdzieś w jakiejś tam rzeczywistości funkcjonujemy. No i żeby zacząć, znowu nie widać, żeby zacząć pracować nad, no chyba się nie uda, żeby zacząć pracować nad tą strategią, wszyscy włodarze podpisali 5 lutego zeszłego roku list intencyjny dotyczący tworzenia wielofunduszowej strategii. To tak naprawdę dało nam możliwość tego, żeby się zaangażować. Od tego czasu uczestniczymy w pracach takiego zespołu roboczego w ministerstwie. Mi też udało się zostać członkiem komitetu monitorującego w regionalnym programie operacyjnym województwa pomorskiego z ramienia grup rybackich. Myślę, że bez tego listu intencyjnego, tej woli współpracy, no jakby nie było takiego zapału. W tej chwili pracujemy, przepraszam, jakieś problemy techniczne, szybciutko dojadę do miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy. Oj. Okej. No i tak naprawdę od października zeszłego roku trwają prace już nad tą strategią na lata 2014-2020. Proszę Państwa, żeby nie mówić za dużo o tej teorii dotyczącej tworzenia strategii, na paru slajdach kolorowych postaram się tak w skrócie wytłumaczyć, na czym polega i czym troszeczkę się różni ta nowa strategia. Podejście do tworzenia takiej strategii oddolnej, wdrażanej w ramach tak zwanego podejścia oddolnego, w tej chwili to się nazywa RLKS, bo Komisja Europejska co jakiś czas musi coś dodać, polega tak naprawdę na takim schemacie, który musi się zadziać łącznie. Musi być partnerstwo, to partnerstwo funkcjonuje, partnerstwo musi być trójsektorowe, jest trójsektorowe. To partnerstwo tworzy na obszarze właśnie przy takim ujęciu oddolnym z mieszkańcami strategię. Ta strategia później przez to partnerstwo jest wdrażana na tym obszarze, czyli jest, krąg się zamyka bez żadnego z tych elementów, nie uda się tego zrealizować z sukcesem i jakby w sposób efektywny. Droga do tej strategii, którą sobie obraliśmy, ona tak tutaj w postaci takiego jajeczka, to znaczy to są poszczególne osoby, które są, osoby, podmioty, które są zaangażowane w realizację. To żółtko to jest grupa redakcyjna, biuro grupy plus eksperci. Oni, to jak się spotka 100 osób, to niestety nic się z tego nie da wypracować wspólnego. Natomiast jak usiądzie się w 5 osób, zacznie się coś pisać i później się to daje do weryfikacji, do konsultacji, no to jest trochę lepsza formuła. Ta grupa robocza, która jest tym żółtym kolorem nad tym żółtkiem, to są przedstawiciele wszystkich samorządów, dodatkowo z tak zwanymi liderami. Teraz pokażę Państwu za chwilę, kogo doprosiliśmy do tego grona osób tworzących strategię. Decydenci to jest komitet, czyli ten organ w ramach stowarzyszenia, który wybiera projekt, a jednocześnie zatwierdza strategię. Tutaj, jak mówiłem, są wszyscy wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele sektora rybackiego. No i mieszkańcy, którzy tak naprawdę na każdym etapie, tak sobie założyliśmy, utrudniając życie, konsultują strategię. Teraz w skrócie to, czym różni się strategia, nad którą pracujemy, od tej, która była do tej pory wdrażana, w postaci też takiego wykresu obrazkowego, bo to zawsze najłatwiej. Są pieniądze z programu rybackiego, są pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tak jak mówiłem, można z tych pieniędzy korzystać teraz także przez Władysławowo i przez miasto Pudł. One bezpośrednio zasilają budżet strategii, ale pojawiają się też pieniądze z boku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, które troszeczkę inaczej będą funkcjonowały w ramach strategii.
Te fundusze tworzą budżet. Natomiast pan marszałek nie zdecydował się, dwa województwa w kraju się zdecydowały przeznaczyć osobne pieniądze na zasilanie takich strategii oddolnych, to jest województwo kujawsko-pomorskie i podlaskie. W województwie pomorskim zadecydowano, że będą preferencje dla projektów wdrażanych w ramach strategii oddolnych, które zostaną na etapie tworzenia strategii wspólnie przez podmioty społeczne, gospodarcze, publiczne uznane jako istotne, ważne, zapisane w strategii. I te projekty na etapie konkursów u marszałka będą miały preferencje. Czy to będzie preferencja 5 punktów czy 10, to jeszcze w tej chwili nie jest przesądzone, natomiast już wiadomo, w których priorytetach inwestycyjnych to się zadzieje, gdzie te preferencje będą w danych konkursach. Tu jest podobnie jak do tej pory, te same organizacje, podmioty będą aplikować o środki, natomiast tutaj te organizacje też w trakcie tworzenia strategii będą zastanawiały się, tworzyły te projekty strategiczne, z którymi później warto będzie wystąpić. Może się okazać, że takie projekty będą 2-3, może nie uda się wybrać żadnego, natomiast jest furtka z preferencją w konkursach, żeby te projekty uzyskać, pieniądze na te projekty. Przewidywane zakresy wsparcia to są, proszę Państwa, ogólne i nie będę tego czytał. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest bardzo zbliżone do tego, co było do tej pory. Są pieniądze dotyczące wzmocnienia konkurencyjności obszaru, infrastruktura społeczna, infrastruktura dziedzictwa, są projekty dotyczące, zakresy dotyczące rozwoju działalności gospodarczej w ramach programu rybackiego, są projekty dotyczące środowiska, wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich. Jest też coś, czego tak na... Nie wiem. Są też projekty, ten piąty punkt jest tutaj zagadkowy, nie wiadomo jak on zostanie gdzieś na kolejnych etapach wdrożony, to jest powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. To się pewnie nie zadzieje, bo pewnie ministerstwo takich uprawnień nie da, żeby były wdrażane w ramach strategii, natomiast to są projekty, zapisy wyciągnięte z programów, które są w Komisji Europejskiej. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich podobne zakresy, wzmocnienie konkurencyjności obszaru, rozwój działalności, usługi społeczne. Jest też niestety infrastruktura drogowa gwarantująca spójność, włączenie społeczne, natomiast no, znając potrzeby, ta infrastruktura drogowa to tutaj żadnymi pieniędzmi w ramach takiej strategii nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. Przepraszam, regionalny program województwa pomorskiego to są te 9 priorytetów inwestycyjnych, tak to się nazywa, gdzie będą preferencje dla tych projektów, które uda się wspólnie wypracować w ramach tworzenia strategii. Mamy tutaj na przykład tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej. Taki projekt może być na etapie tworzenia strategii. Iluś beneficjentów z organizacji pozarządowej, sektor publiczny zdecyduje, że warto złożyć jeden wspólny projekt, żeby, znaczy marszałek podszedł do tego w ten sposób, że jego interesują projekty takie zintegrowane. On nie chce dać na 20 projektów drobnych na obszarze pieniądze, on woli dać na jednego beneficjenta grupę rybacką, która tak naprawdę weźmie na siebie odpowiedzialność za to, żeby te pieniądze przekazać tym mniejszym beneficjentom. To jest tak naprawdę fajne, ale jednocześnie trudne, bo jakby całe zobowiązania za realizację tego spadają na grupę, która ma ten projekt wdrażać. Są takie możliwości, tak naprawdę w trakcie prac nad strategią wyjdzie, czy będzie wola, żeby z tego skorzystać i te preferencje punktowe gdzieś od niej zawalczyć. Nie będę tego czytał, proszę Państwa, to jest dostępne, możemy to też rozdysponować, bo no, trzeba by przeczytać te wszystkie osie, tu jest w ramach zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w ramach innych to jest integracja, to są placówki wsparcia dziennego dla młodzieży, też zintegrowany projekt musiałby się tu pojawić. Jest też, są projekty dotyczące sieciowych produktów turystycznych, jak i dziedzictwa kulturowego. Tu tak naprawdę na etapie kolejnej pracy nad strategią okaże się, czy coś takiego się pojawi w strategii, zadzieje i czy to będziemy wdrażać.
Jeszcze króciutko, proszę Państwa, wytyczne. Spis treści, tutaj nie ma żadnych nowości, właściwie strategie wyglądają mniej więcej tak samo. My jesteśmy gdzieś w tej chwili na etapie analizy SWOT, diagnoza obszaru, opis obszaru został zrobiony przez tą grupę szerszą, czyli grupę roboczą. Zaraz pokażę Państwu też, kto jest w ramach tej grupy roboczej. Wielka prośba, u nas na stronie internetowej, nie wiem czy już na stronie też miasta, jest projekt tej pierwszej części diagnozy obszaru z kartą konsultacyjną, też z naszą prośbą, żeby do 6 lutego ewentualne uwagi do tego dokumentu zgłaszać. Na kolejnych etapach prac taka procedura konsultacji będzie się powtarzać. Proszę Państwa, zespół roboczy, czyli jest to poszerzone grono, które jakby pracuje nad strategią w ramach miasta Władysławowa, to jest pan Wojciech Domnik, pani Anna Konieczna i pani Romualda Białkowska. Każdy samorząd desygnował tutaj swoje osoby. Z innych, w ramach grupy rybackiej to jest pan doktor Adam Mikołajczyk, którego dzisiaj nie ma, on jest takim moderatorem tworzenia tej strategii, jest pani Ania Morawska, zarząd i biuro, i też takim recenzentem jest pan profesor Cezary Obracht-Prądzyński, który zgodził się na jakichś tam etapach strategicznych składać swoje uwagi do tego, jak ten dokument wygląda. Inne podmioty zaangażowane, Morski Instytut Rybacki, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pucku i w Wejherowie, które gdzieś tam dane nam podsyłają cały czas, Zrzeszenie Rybaków Morskich, Kaszuby Północne, LOT. To nie jest jakby zamknięte ciało, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany aktywnym włączeniem się w pracę nad tym dokumentem, serdecznie zapraszamy. Konsultacje społeczne. Tak jak mówiłem, z jednej strony to jest utrudnienie, to będzie wielofunduszowa strategia, z drugiej strony utrudnienie do pracy, a jednocześnie gwarancja tego, że to będzie bardziej efektywny dokument, są szerokie konsultacje społeczne. Na każdym z etapów tworzenia strategii zakładamy pytanie mieszkańców, ludzi i organizacji o to, jak ten dokument ma wyglądać. Tu są poszczególne etapy dochodzenia do strategii, do tego dokumentu końcowego. Zakładamy, że to będzie we wrześniu ten dokument ujrzy światło dzienne, zarówno na etapie analizy SWOT, co się teraz w tej chwili dzieje, tak jak już mówiłem, na stronach wiszą te dokumenty, jak też na kolejnych etapach, kiedy będziemy pracować nad przedsięwzięciami, celami, kryteriami wyboru projektów, będziemy pytać mieszkańców o to, co powinno być wybierane. Pierwszym takim etapem tego ukierunkowania potrzeb obszaru i określania celów jest ta ankieta, którą Państwu rozdaliśmy. Bardzo bylibyśmy wdzięczni, jakby to udało się po sesji, jeżeli nie, to w najbliższym czasie, żeby to trafiło do nas albo dzisiaj, albo do biura na drugie piętro. Tak, no to jakby jeszcze podsumowanie tego, co powiedziałem. Karta uwag do 6 lutego, analiza potrzeb ankiety, które Państwu rozdałem. Coś jeszcze mam, aha, jeszcze pewnie się spotkamy, bo władze samorządowe podjęły, wszystkich gmin i powiatów podjęły decyzję, że też nasze stowarzyszenie ma zaktualizować strategię rozwoju ziemi puckiej do 2026 roku. I tak naprawdę i przy tej strategii grupy rybackiej, tej wdrożeniowej, gdzie pojawią się pieniądze, i też przy tej strategii pewnie się jeszcze nieraz spotkamy. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Wolne wnioski. Kto chciałby zabrać w tym punkcie głos? Na początku obiecałem to panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, ponieważ musimy przedstawić nam do akceptacji plan pracy Komisji Rewizyjnej. 23 roku, czyli na ostatnim spotkaniu, uzgodniłem z panem przewodniczącym, że dzisiaj odbyła się komisja rewizyjna. Jedna osoba się rozkolowała, z panią doktor się spotkaliśmy. Przedstawiamy, ja nie wiem przeczytać, bo to każdy otrzymał akurat z radnych. No właśnie, plan pracy nie jest tego. Najważniejsze rzeczy to jest oczywiście przygotowanie opinii, wykonanie budżetu gminy, to do końca czerwca, my to zrobimy wcześniej, jak tutaj pisze. No oraz najprawdopodobniej
to oprócz tych bieżących, które są oczywiste, no to wykonywanie zadań zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli o charakterze doraźnym i prosiłbym o przyjęcie w wolnych wnioskach. Informacyjnie też tylko mówię, już więcej nie będę gadał, że w imieniu Rady Władz Miasta Radosławowa uczestniczyłem w opłatku arcybiskupa Głodzia, przekazałem pozdrowienia od mieszkańców Władysławowa, od Rady Miejskiej i Pana Burmistrza. To było 16 stycznia i jeśli jest jakaś informacja, to chcielibyśmy wiedzieć, jak 11 lutego. Znaczy, Panie Burmistrzu, prawda, może jest jakaś informacja. Ale to ewentualnie w dalszych punktach. No. Trzymajmy ale się to teraz porządku obrad. Plan pracy Komisji Rewizyjnej. Państwo się zapoznali. Czy wnosicie uwagi do planu pracy? Oczywiście tam jest punkt taki, który otwiera zawsze, gdzie Rada zleca komisji ewentualne dokonanie kontroli i to będziemy w razie potrzeby robili. Jeśli nie ma uwag, to poddam pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty. Pozostałe plany pracy poszczególnych komisji są jeszcze w trakcie realizacji. Uzgadniamy i konsultujemy. Były posiedzenia wszystkich przewodniczących komisji. Jeden już jest gotowy i w Radzie. Szanowni Państwo, wolne wnioski. Kto w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, Pan Grzegorz Matuszczyk. Panie Burmistrzu, mam takie króciutkie pytanko. Tutaj nie wiem, czy to do Pana, może nie do Pana, ale ostatnio w Chłopowie było przekazanie takie dosyć uroczyste samochodu strażackiego. Jak się nie mylę, część radnych, jak tutaj siedzi, wnioskowała za tym, żeby tam przyznać 300 tysięcy na zakup tego samochodu. A tak trochę muszę powiedzieć z przykrością, nikt z radnych o tym nie wiedział. Czy to był jakiś błąd taki techniczny, czy jakiś, no bo tak troszeczkę jakby nas odsunięto z boku. Dziękuję. Organizatorem tego przyjęcia no, byli strażacy, prezes OSP i ja osobiście otrzymałem zaproszenie, pan burmistrz chyba również, to trudno tutaj nas zwinić, żeby to było. Nie wiedzieliśmy wcześniej, oczywiście był pan radny, ale jako sołtys również dwóch także reprezentowaliśmy, to na pewno nie w mojej ocenie, ale to pytanie do burmistrza, tylko też mówię to co ja wiem, ale może burmistrz wie coś więcej. Może później w odpowiedziach jeszcze ten. Przy wolnych wnioskach jeszcze ktoś by chciał, bo to jakby pytanie było, ale przyjmujemy. Nie widzę do kolejnego punktu porządku obrad odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Odpowiadając na pierwsze pytanie dla radnego pana Antoniego Glebina. Jeśli chodzi o chałupy, panie Antoni, w chwili obecnej to, to o czym pan mówi, to jest wykaz. To nie jest decyzja o tym, że cała działka będzie dzierżawiona w formie tam przetargu. Wykaz to taka procedura, że musimy przed postanowieniem, jak chcemy to dzierżawić, na jak długo, musimy to obwieścić publicznie. I ten metraż 5000 m2 wynika z tego, że dla nas jest bardzo elastyczny i wygodny, dlatego że chcielibyśmy, żeby w tych chałupach wydzierżawić pewne fragmenty, nie cały teren, ponieważ jak pan wie najlepiej jest też tam lądowisko i oczywiście nie możemy tego terenu podzierżawiać, to jest jakby rzecz oczywista. I nie ukrywam, jeśli chodzi o chałupy, pewnie z pan sobie będziemy się konsultować, jaki fragment tego całego terenu ma być wydzierżawiony. Z naszych tutaj takich wstępnych rozmów uważamy, że troszeczkę więcej niż w latach ubiegłych, czyli mówię o tym jednym barze, ale to nie będzie cała ta działka, broń Boże. I jak jest na wykazie 5000 m2, równie dobrze możemy ogłosić przetarg na 30 m2. To jakby nie skutkuje tym, że jest teraz 5000, że będzie dzierżawa 5000. To jest, mówię, dla nas technicznie wygodne, bo daje nam możliwość zagospodarowania tego terenu w pewnych obszarach. Nie chcieliśmy się dzisiaj wiązać dokładnie pisząc w których i ile, dlatego że dzisiaj tak naprawdę sprawy jeszcze chcielibyśmy to z Państwem uzgodnić, również z radnymi i z mieszkańcami. Przygotować propozycje i Państwo się również do tego oczywiście ustosunkują. Także dzisiaj decyzje, jeśli chodzi o chałupy
Jeśli chodzi o metraż, żadnej nie ma. Myślę, że będzie w przeciągu 2-3 tygodni. Pana poinformujemy. Drugie pytanie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje skład komisji. Przewodnicząca komisji pani Danuta Grzegorczyk. Kolejni członkowie pani Bożena Twardowska-Hełchacz, pan Stefan Klein, pani Elżbieta Baranowska i pani Wioleta Lewicka. Odpowiadając na trzecie pytanie, jeśli chodzi o uroczystości 11 lutego, ja może już wstępnie powiem, że ja chciałbym docelowo wprowadzić uroczystości w godzinach popołudniowych. Już mówiłem o tym na komisjach. Na pewno chcemy wprowadzić 11 listopada. Uważamy, że to święto nie powinno być tylko świętem nas jako samorządowców, sztandarów, ale przede wszystkim to jest święto mieszkańców i powinno być święto mieszkańców. I uważamy, że należy takie uroczystości obchodzić o godzinie 17-18. Oczywiście może na początku będzie trochę osób mniej, ale myślę, że mieszkańców trzeba aktywizować, przekonywać, że to jest nasze wspólne święto, nie tylko wybranej garstki osób, naszej oczywiście, tylko również osób z zewnątrz. Jeśli chodzi o 11 lutego, powiem szczerze, że decyzja zapadnie do końca tego tygodnia, ponieważ będziemy wiedzieć gdzieś w godzinach piątku, czy jesteśmy w stanie to w takim krótkim terminie jakby przekierunkować na popołudnie. Także do końca tygodnia państwo zostaną poinformowani. Zresztą w przyszłym tygodniu dostaną państwo zaproszenie, na które będą godziny tych uroczystości, także będą państwo mieć pełny obraz. Jeśli chodzi o przekazanie wozu strażackiego dla OSP Chłopowo, wstępnie ten przekazanie samochodu miało nastąpić jeszcze w roku ubiegłym. Zostało przez strażaków przesunięte na początek roku, stąd prawdopodobnie te zaproszenia wyłącznie do burmistrza i przewodniczącego rady. Na bieżąco, panie Grzegorze, będziemy informować radnych o wszystkich uroczystościach, licząc oczywiście, że radni się zaangażują. Tutaj uważamy, że pierwszy taki sprawdzian dla nas wszystkich, rzecz jasna, to termin 11 lutego. Także państwu gorąco zachęcam do uczestniczenia, bez względu o której godzinie będzie te uroczystości, żeby wszyscy wspólnie wraz z mieszkańcami uczestniczyły w tym naszym wspólnym święcie. To chyba wszystko, chyba że o czymś zapomniałem, tak, panie tak, przewodniczący. Tak, przeszliśmy tak płynnie do punktu komunikaty. Udzielam panu głosu. Proszę. Panie burmistrzu, myśmy się chyba do końca nie zrozumieli. Tutaj chodzi tak. Ja mam tu dokumentację, która jest u pana tutaj w urzędzie i plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy przewiduje tylko 0,821 hektara na tego typu zagospodarowania. Tak jak pan właśnie podkreślił, na tym placu znajduje się boisko, jest lądowisko, jest teren rekreacyjny i my po prostu uważamy, że tam nie ma takiego miejsca. Zresztą tutaj z mapki wynika, że od strony sztormowej został wykonany parking i tutaj dosłownie jest 200 metrów kwadratowych, także to jest minimalna ilość. Także tutaj nie ma się w ogóle na czym zastanawiać. Pan jako tutaj burmistrz powinien też patrzeć od aspektu tutaj prawnego, czy jest w ogóle taka możliwość, bo uważam, że to się po prostu kłóci z prawem i jest to nie do... Dlatego my przygotowujemy protest społeczny. Chciałbym tutaj znać, korzystając z obecności pani sołtys naszej z Chałup, jakie jest stanowisko przedstawicieli Rady Sołeckiej, czy dawnego samorządu, Komitetu Samorządowego na ten temat, bo panie, uważam, że ale, jest to... Panie Rady, proszę sprecyzować pytanie. W tej chwili no pytanie nie ma. Ja właśnie rozumiem. Jest, że, bo pan burmistrz mówi, że jeszcze się nic nie dzieje. No dobrze, bo bardzo dobrze, że się nic nie dzieje, ale zakłada coś takiego, że jest to... No może nie taka ilość 5 tysięcy, ale 3 tysiące czy tam ileś. Uważam, że tu nie ma przewidzianych takich obszarów. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Panie Antoni, proszę o raz jeszcze wysłuchanie moich słów. Tak jak powiedziałem, pierwsza sprawa jest to oczywiście zgodnie z prawem i proszę tutaj pewne rzeczy nie insynuować.
panie Antoni. Prośba, jeżeli taki temat z pana perspektywy jest niebezpieczny albo chciałby pan się, tak powiem, dowiedzieć, zapraszam do siebie, nie ma problemu, nie mamy nic do ukrycia, proszę podejść. Chyba panie Antoni tutaj już na przestrzeni naszej współpracy, tej krótkiej, kilkakrotnie u mnie był pan w gabinecie i nie zamykam przed panem drzwi. Proszę mieszkańców uspokoić, proszę nie pisać żadnej petycji, nie podgrzewać sytuacji, bo ona jest niepotrzebna i proszę zapewnić mieszkańcom, że jeżeli nie będzie takiej możliwości, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, to my oczywiście będziemy się posługiwać w ramach prawa, tak jak panu powiedziałem. My przed podjęciem ostatecznej decyzji pana jeszcze poinformujemy i zapytamy o pana o zdanie. Także proszę się niepokoić. Ta procedura, która została dokonana, jest na razie tylko wykazem. I to jest zupełnie inna rzecz i ona nie musi mieć takiego uwarunkowania, jak, znaczy dzierżawa, którą ogłosimy, nie musi mieć takiego uwarunkowania, jak w trybie wykazu. Także proszę i zapewniam pana, że nie ma tutaj sytuacji takiej jakiejś niebezpiecznej dla mieszkańców chałup. My nie ukrywamy, że ten teren chcielibyśmy w przyszłości, na czym panu również będzie zależało, myślę, zagospodarować też kompleksowo. Myślę, że wspólnie w perspektywie następnych lat go zagospodarujemy. Także proszę naprawdę się nie martwić. My nie będziemy dokonywać tej rewolucji. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to zapewnienia burmistrza, że plac będzie wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania, co również mnie osobiście cieszy i żeby tak w każdym przypadku były. W punkcie jeszcze ktoś, komunikaty. Proszę państwa, Zygmunt już radny zapowiadał, pan burmistrz też pewne, to ja skorzystam z głosu. I tak, proszę państwa, kolejne posiedzenie sesji Rady Miejskiej zaplanowano na 25 lutego na godzinę 11 w sali 103. Posiedzenie komisji w temacie omówienia materiałów sesyjnych, czyli łączone 20 lutego o godzinie 10 w sali 309. W związku z powyższym materiały bardzo proszę przekazać sesyjne do Biura Rady do dnia 18 lutego. Posiedzenie komisji gospodarczej, robocze już zaczynają się posiedzenia, zaplanowano, pan przewodniczący zaplanował na 6 lutego, piątek, godzina 10, sprawy bieżące. Te materiały będą do odbioru dla członków komisji gospodarczej w Biurze Rady, wcześniej przygotowane, które będą procedowane na tej komisji. To na razie tyle mam informacji komisji, o wszystkich innych będziemy informowali radnych i zainteresowane osoby. Czy ktoś w komunikatach chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję państwu za możliwość sprawnego przeprowadzenia tych obrad. Zamykam sesję Rady Miejskiej Władysława. Dziękuję bardzo.